niebezpiecznych, no wszystko w rękach Insama. Jak to będzie wyglądało? Teraz Stefan Hula, pierwszy z naszych reprezentantów. Bardzo dobra życiówka, to była planica w ubiegłym sezonie. 236 metrów. Tu jednak na treningach 200 metra nie udało mu się osiągnąć. I tym razem też zabrakło. 200 nie ma. Wydaje się, że koło 190 lądował reprezentant Polski. Słabiutki wiatr, tylko punkty 0,9 odjęte za te podmuchy, czyli one były bardzo, bardzo słabe. 186,5 zmierzono reprezentantowi Polski. No co w tym momencie pewnie będzie dawało drugie miejsce Stefanowi. Tak, przegrywa z Polaszkiem, wyprzedza Markanga Picknera i Coloreda. Konstant drugi, a Mariusz Lindwig na miejscu trzeci. Oni trzej uzyskali ponad 200-metrowe odległości. Paweł Wąsek w pierwszej serii 182,5, mowa o serii treningowej i to jest jego rekord życiowy. Skakał już w Oberstdorfie na Mamucie, teraz ma okazję spróbować swoich sił w Vikersund. No, obawiam się, że nie poprawi tego rekordu ustanowionego parędziesiąt minut wcześniej. 180,5. Niewielka różnica między tymi skokami. Pierwszy trening 182,5, drugi 181,5, teraz 180,5. No tak jakby to była teraz granica jego możliwości, jeśli chodzi o skoki Vikersund. Choć oczywiście różniły się te skoki długością najazdu i prędkością wiatru, który podwiewał pod narty Polakowi. No ale wylądował ciut za wcześnie, z czego sobie zdaję sprawę. Dopiero 13 lokata. No i Pawła podobnie zresztą jak... No to dzisiaj... Dzisiaj bardzo dużo stać. Przypuszczalnie, nie? Nie wiadomo. Jako wolny teraz, proszę Państwa. Świetnie w Oberstdorfie się prezentował, tam ustanowił swój rekord życiowy, 223 metry, dzisiaj też ponad 200 metrów w treningach. No i teraz też nieco ponad 200 metrów, a więc kwalifikacja oczywiście udana dla reprezentanta Polski. 202,5 metra to odległość Jakuba Wolnego. O, tradycyjnie dość ładnie ląduje, dość spokojnie w locie. 3 noty 18-punktowe, 2,17,5, a wiatr cały czas około 0,2 metra na sekundę, więc bardzo sprawiedliwe te warunki. No, trochę może ten śnieg nieco je zmienił w ostatnich kilku minutach. 11 miejsce Kuby Wolnego. No to nie zrobił miejsca Stefanowi Huli, który jest pierwszy na liście oczekujący. No ale cały czas Stefan czeka na pytanie, czy się Stefanem Kraftem, a oni przypomnijmy, walczą o ten końcowy sukces w cyklu 9,5 punktów. No tak, trochę odrobił. Teraz Dawid Kubacki. No miejmy nadzieję też na dobry lot reprezentanta Polski w treningach ponad 200-metrowej odległości. Potrafi latać daleko Dawid i tak będzie teraz również. Dobry, dobry lot. Nie na objęcie prowadzenia oczywiście, nie na miejsce w pierwszej trójce jak sądzę, ale nie można mieć poważniejszych zastrzeżeń do tego występu reprezentanta Polski. 214,5 metra. Taka sama odległość jak Antti Aalto. Będzie miał jeden punkt więcej odjęty za wiatr, ale dostał noty, też dobre noty. Noty dużo, dużo wyższe od reprezentanta Finlandii. Tak. 2,19, 3 razy 18,5, a więc to będzie czwarty wynik. Tak, tak jest. Brawo. Brawo dla Dawida. No, przesunie się do góry w klasyfikacji, bo gonił Aschenwalda, nie miał dużej straty do niego. Gonił Kobayashiego w drugiej serii konkursu indywidualnego Wielhammer, ale dzisiaj odrabia. Piotrek Żyła. No, świetny skok treningowy. Trzeci w Pucharze Świata w lotach, jak mówiliśmy. Rekord życiowy 245,5 metra. Oj, wygląda, ale walczył o to i wyciągnął ten skok w miarę, nad miarę przyzwoitą odległość, ale chyba jakiś błąd tam był przy wyjściu z progu. No tak, jesteśmy dokładnie w stanie tego ocenić, ale tak mocno ta prawa narta falowała. Ratował się Piotrek, ale odbiło się to oczywiście na odległości 210,5 metra. To i tak jest mimo wszystko dobry rezultat. Trochę niższe noty za ten styl, no ale otwiera drugą dziesiątkę w tym momencie. Nie, bardzo ładny Polak, 11, biorąc pod uwagę okoliczności, to wykazał się naprawdę świetnymi umiejętnościami w locie. Tak jest, coś tam wyglądało to niespokojnie na początku, ale dał sobie radę. Przed chwilą widzieliśmy Cyborg. Tutaj ostatni konkurs, 251,5 metra, rekord Polski z Planicy sprzed 2 lat, lider Pucharu Świata w lotach, wicemistrz świata aktualny w lotach narciarskich z Oberstdorfu 2018 roku. Bardzo spokojnie,
nie za daleko. Ale niezbyt daleko, niezbyt daleko. To są kwalifikacje, oczywiście przebrnął przez nie Kamil, ale biorąc pod uwagę, że zajmuje szóste miejsce w cyklu Rower, to do kilku zawodników jednak sporo w tych kwalifikacjach straci. 202,5 metra, no to jest odległość taka, jaką uzyskał Jakub Wolny. A Wolny klasyfikowany jest na miejscu 19. Może odrobinę wyżej będzie Kamil Stoch albo w pobliżu tego miejsca. 19. No tak. Straci sporo Kamil, ale dzisiaj skoki na treningach jego wyglądały podobnie. 200 kilka metrów to nie było, 210, 220. Lepiej spisywali się.